Dzień dobry, witam wszystkich radnych serdecznie. Wybrzmiały dzwony naszego ratusza oznaczające godzinę 9:00. Zaczynamy naszą sesję. Otwieram 53. sesję Rady Miasta. Informuję wszystkich, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Dlatego też Wysoko Rado informuję, że w trybie nadzwyczajnym została zwołana. Informuję, że wszystkim Państwu radnym w stosownym czasie zostało przesłane zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym i regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję ponadto, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym głosowania w dniu dzisiejszym będą odbywały się imiennie. Ze względu na problemy techniczne będziemy głosowali imiennie. Protokolantem dzisiejszych obrad będzie pani Katarzyna Sienkiewicz. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Witam przybyłego na dzisiejszą sesję pana burmistrza Jacka Kostkę. Witam sekretarza pana Andrzeja Worobca. Witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk i witam naszego inspektora Edwarda Dremucha. Dzisiejszy porządek sesji przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 52. sesji Rady Miasta, zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach pierwsze, zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35. I kolejna, druga uchwała, dokonania zmian budżetu miasta na rok 2023. Przewidziane są również wolne wnioski i zapytania. Informuję wszystkich radnych, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 13 radnych. Brakuje dzisiaj pana Gajdamowicza Rafała i panią Annę Januszczak. Osoby te usprawiedliwiły swoją nieobecność. Obecnych jest zatem 13 radnych. Informuję, że nasze obrady posiadają kworum i możemy obradować i przedstawiać prawomocne decyzje. Przechodzimy teraz do naszego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 52. sesji Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu został przesłany protokół z 52. sesji Rady Miasta. Również był do wglądu i jest nadal do wglądu na dzisiejszych obradach. Dzisiejsza, tak jak powiedziałem, sesja jest nadzwyczajna. Mamy w mieście inwestycje. Jedna z inwestycji się zakończyła, inwestycja na ulicy Przemysłowej i ten temat musi być zamknięty. I tutaj nasza pani skarbnik ma pewne zmiany w wieloletniej prognozy dotyczące właśnie tej ulicy. Tam doszły dodatkowe... Tak? Ja przepraszam, ale musimy przyjąć protokół z poprzedniej rady. Oczywiście. Przepraszam bardzo, rozpędziłem się za bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 52. sesji. I jeszcze porządek wcześniej. Tak, jestem roztargniony dzisiaj. Oczywiście. Przechodzimy do tego, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku dzisiejszych obrad, zechce zagłosować. Pani Grażyno, zechce pani imiennie. Imiennie, więc teraz było, wszyscy oddaliśmy głosy i było widać, kto jest wiosna, tak? Imiennie będzie to następowało w ten sposób. Pani Ewa Antachów. Pan Antoniowicz Czesław. Pan Bachanowicz Kamil. Pan Chorak Maciej. Pan Kinial Andrzej. Jestem za. Pan Komorowski Kamil. Pan Łukianowicz Łukasz. Pan Narkiewicz Rafał. Pani Janna Piszczek. Jestem za. Pan Rachun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz, pan Szlajer Zbigniew i pani Wierzbowska Lina. Głosowało 13 radnych i porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, zgodnie z poprawkami, sugestiami radnych. Radni właśnie są czujni, bardzo dobrze, sprawdzają przewodniczącego. Przechodzimy do przegłosowania protokołu z 52. sesji Rady Miasta. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 52. sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. I również imiennie tutaj pani Antochów Ewa, pan Antonowicz Czesław, pan Bachanowicz Kamil, pan Chorak Maciej, pan Kinial Andrzej, jestem za, pan Komorowski, pan Łukianowicz Łukasz, pan Narkiewicz Rafał,
Pani Piszczek Anna. Jestem za. Pan Rochun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlajer Zbigniew. I pani Wierzbowska Lina. Głosowało 13 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie. I tak jak powiedziałem, przechodzimy teraz do naszych projektów uchwał. Tak jak wspomniałem, mamy inwestycje. Jedna z inwestycji, która była na ulicy Przemysłowej, została zakończona. Doszły tam pewne zmiany i pewne prace dodatkowe, o których tu powie pan Drymuch i pani skarbnik. I bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iłowieckie na lata 2023-35. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2035 przedstawiają się następująco. Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków ogółem. Zwiększono te dochody i wydatki o kwotę 310 242 zł i były to wydatki i dochody bieżące. Wynik budżetu po tych zmianach nie uległ zmianie. Dokonano również przesunięć zmian w zakresie przedsięwzięć. Są to przedsięwzięcia przebudowa dróg obrońców pokoju Ciasnej, Jutrzenki i Rypeckiego w Górowie Łowieckim, która została zmniejszona w tym roku o 36 tysięcy, a kwotę tą zabezpieczono w roku 2024. Oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Górowie Iławeckim, którą to zwiększono kwotę właśnie 36 tysięcy. Na tą chwilę wskaźniki spełniamy i taka zmiana jest w wieloletniej prognozie zawarta. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do tego tematu? Pana Edwarda poprosimy o prace dodatkowe, które były na ulicy Przemysłowej, żeby tutaj ten temat już zamknąć do końca. Dzień dobry. To jest właśnie, mówimy o tych pieniądzach, które przedstawiła pani skarbnik. Wiadomo, że są to projekty takie no, drogowe, które no, nie wszystko się przewidzi. Oprócz tego my jeżeli projektujemy, to możemy projektować tylko i wyłącznie w pasach drogowych. Na przykład zatoczka dla autobusów nie posiadała chodnika, więc wykonano po prostu chodnik, bo wiadomo, wysiąść z autobusu no, trochę nie bardzo na trawę czy na pole. Wykonano również odwodnienie, które tam, zresztą wiecie państwo, zawsze było problemem. To jest przy końcu ulicy, powiedzmy, albo na odcinku przy ulicy Bema. To zaniżenie, takie obniżenie, tam wiecznie woda wylewała. Nikt nie daje gwarancji dalej, prawda, co będzie, ale to trochę dalej tam już w naszej działce, bo to przecież idzie aż do rzeki Młynówki. Takim, nazwijmy to, rurociągiem, który no, był położony prawdopodobnie, no nie wiem, przed 50, może 60 latami, bo ja po prostu nie kojarzę, nie pamiętam tego. Natomiast to, co można było zrobić, to można było po prostu dwie studnie, no w tym samym miejscu, wybudować nowe. Także wybudowano dwie nowe studnie, tysiączki. To jest bezpośrednio, można powiedzieć, w chodniku. Jeżeli tam państwo, ktoś tam chodzi, to widział w chodniku, włącznie z włazami i połączenie tego rurami, powiedzmy Fi 300 i 400. Również przeszliśmy przez drogę, żeby po prostu zebrać te wody z drugiej strony ulicy. No, był to po prostu akurat no, wygodny, czy dogodny nawet moment na wykonanie tego odwodnienia, które wiecznie było problemem w tym mieście. I to praktycznie można powiedzieć, że wszystko, co dotyczy robót dodatkowych. To jest tam, z tego co pamiętam, zresztą mam tu zapisane, 28 500 zł netto te roboty dodatkowe kosztowały. Po prostu według cen, powiedzmy, cenotwórczych, takich jak były w ofercie. Bo wiadomo, że my w ofercie mieliśmy tam 600, inne studnie, nie te same, ale inne studnie 600. Tutaj musieliśmy wstawić tysiączki, żeby to połączyć, ale wykonawca no, po prostu wycenił według tych samych cen, które, na które po prostu były w przetargu, w harmonogramie. I to tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa miałby uwagi jeszcze? Pan radny Szlejer się zgłasza, proszę ja bardzo. Chciałbym się spytać, ile ta inwestycja w sumie kosztowała, tam Przemysłowa? To było tak, samo zamówienie 1 837 000 plus nadzory 2 350 000.
z tymi 30 paroma tysiącami, tak, które dzisiaj. I mam następne taką sugestię. Jadąc od strony Kamińska postawiono przystanek. Przystanek stoi, obok postawiono ławkę. I mam takie pytanie. Ta ławka stoi na takim gruncie ornym. Ale to będzie, czy, tam będzie, no właśnie, to będzie, no żeby tam z 2 metry kwadratowe kostki położyć, nie? Bo... Tak, dokładnie, będzie tam wieżu. I mam następne pytanie, tam dość szybko ruch się odbywa teraz, nie wiem, czy to będzie problemy miasta, czy ruchu drogowego. No ładnie się jedzie tam, szybko. Słuchajcie, jak mogę... Tyle, co mam, dziękuję. Ta inwestycja przemysłowa naprawdę nam się udała, bo jest fajnie zrobiona. Bardzo ładne zjazdy do przedsiębiorców. Też pan radny te zjazdy ma wykonane bardzo fajnie. To, co pan Edward mówił, przy tym przystanku na Bema dołożymy pod druku, bo mieliśmy już uwagi od mieszkańców. Szczerze mówiąc, też nie wiedzieliśmy, że tam ktoś wsiada. A skoro ludzie przyszli i mówią, że wsiadają, to po prostu ułożymy tego podbruku, mamy sporo. Tam tak naprawdę dużo nie trzeba go układać. Jeśli chodzi o szybkość na tej drodze, myśmy się zastanawiali, ale najprostsze rozwiązanie pod tytułem pijany policjant tak zwany, to tam się absolutnie nie sprawdzi, słuchajcie, bo to samochody, które jeżdżą do jednego sklepu budowlanego albo drugiego, to po prostu to zmielą. Więc moim zdaniem tutaj trzeba będzie wymagać od policji, która przecież dostaje od nas pieniądze na nowy radiowóz, żeby egzekwowała ograniczenie prędkości. I tyle. No to jest na terenie miasta. To... No. To nie ma wyjścia. Tam chyba 50 kilometrów, nie? No, dobrze, oczywiście, że tak, więc ja będę rozmawiał z komendantem, żeby patrol drogówki raz i drugi stanął, więc może to się trochę naprostuje. Tam trzeba też jasno powiedzieć, myśmy zastanawiali się, jak zorganizować ruch i ewidentnie tam trzeba wstawić zakaz zatrzymywania się. Słuchajcie, tam jest tak niebezpiecznie, jak się jedzie, ze względu na to, że górki są i nie widać. Jest taki moment, a sam tamtędy teraz jeżdżę, jak jadę do teściów na Bema, to jest taki moment na wysokości starego cmentarza, że po prostu tam będzie tragiczny wypadek. Nie dlatego, że ludzie szybko jeżdżą, tylko wszyscy parkują przy sklepach budowlanych. Tam zarówno jeden sklep budowlany, jak i drugi sklep budowlany ma teren, żeby sobie przygotować parking. Myśmy przygotowali szerokie wjazdy. Te rozmowy były prowadzone, panie Edwardzie, jak pamiętam, nie? I zarówno z właścicielem pierwszej hurtowni, jak i z panem Kierulem, że no jakby muszą to sobie ogarnąć we własnym zakresie, no bo to jest ich zadanie. Myśmy zrobili drogę, zrobiliśmy zjazdy, ale parkingi, sklepy muszą sobie przygotować same. Nie, bo albo budujemy wszystkim parkingi w mieście, albo nikomu. To tak jakby do radnych trafili przedsiębiorcy. Tak, zasady są jasne, nie? Tak, myślę, że postawimy. Myśmy się zastanawiali, bo pierwotnie, słuchajcie, jakby wiecie, że ja jestem niechętny nadmiernej regulacji czegokolwiek. Ale w tym wypadku po prostu trzeba ludzi zmusić do rozsądnych zachowań. Bo szczególnie na wysokości drugiego sklepu przy cmentarzu, jak tam stoi samochód i ludzie jadą z jednej strony i z drugiej, tam prędzej czy później będzie wypadek. Więc nie ma wyjścia, trzeba tam wstawić znaki zakazu. Zanim je wstawimy, jeszcze raz przeprowadzimy rozmowę z Szymonem, żeby się ogarniali, jeśli chodzi o miejsce parkingowe. Tam terenu mają bardzo dużo tak naprawdę. Jasne? Ta sama sytuacja jest przy przedszkolu. No na razie wiadomo, droga będzie w remoncie, więc to nie ma sensu, ale jak już ta droga będzie zrobiona, to tam też trzeba to uporządkować, bo tam jest katastrofa. Tam rano, jak się jedzie, to po prostu się nie da przejechać. Słuchajcie, tam miejsc parkingowych na parkingu stadionu jest bardzo dużo, oczywiście, tylko nikomu się nie chce tam wjechać. Tak samo troszeczkę w dół można zjechać przy przedszkolu. Jest tam dosyć duży parking przy przedszkolu, no ale nie będziemy robili przy przedszkolu parkingu na 40 samochodów na 15 minut, nie? Na pewno będziemy poprawiali parking przy przedszkolu, bo ja przypominam, że mamy przedszkole ujęte w kolejnej strategii Citaslowów, żeby zrobić remont zarówno budynku, ale wtedy też będziemy robili otoczenie, więc może ten parking trochę poszerzymy. Natomiast jakaś organizacja ruchu tam zostanie na pewno zmieniona przy przedszkolu. No i super, no bo ta dziękuję. Inwestycja już trwa, trzeba cierpliwości, trochę aż się skończy, nie? Dziękuję, mówiła Radna. Dziękuję. Widzę, że więcej pytań nie ma do tego tematu. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik? Zechce zagłosować i imiennie głosujemy. Pani Ewa Antochów. Jestem za.
Pan Antonowicz Czesław. Pan Bachanowicz Kamil. Pan Chorak Maciej. Pan Kinial Andrzej. Jestem za. Pan Komorowski Kamil. Pan Łukianowicz Łukasz. Pan Narkiewicz Rafał. Pani Anna Piszczek. Jestem za. Pan Rochuń Łukasz. Pani Grażyna Sawicz. Pan Zbigniew Szlejer. Pani Alina Wierzbowska. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Mamy jeszcze jedną uchwałę do przegłosowania i przedyskutowania na dzień dzisiejszy. Jest to dokonanie zmian w budżecie miasta na rok 2023. Jest to konsekwencja pierwszej również uchwały i poprosimy panią skarbnik również o przybliżenie tego tematu. Tak, tak jak pan przewodniczący wspomniał, to tak jest jakby związane z wieloletnią prognozą. Poza tym otrzymaliśmy decyzję od wojewody, co niniejszym wprowadzam do budżetu. To jest kwota 17 880 zł i są to pieniążki na wypłatę stypendii dla uczni, które wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I tak naprawdę to są te kwoty, które wprowadzamy, tak, te 17 880. Oprócz tego mamy przesunięcia pomiędzy paragrafami na podstawie wniosku złożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. No i właściwie to tyle. Jeśli macie państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. W załączniku numer 3 jest widoczna zmiana dotycząca inwestycji, czyli zwiększenie o 36 tysięcy przebudowy ulicy Przemysłowej i zmniejszenie obrońców pokoju na rok 2023. Dziękuję bardzo pani skarbnik, pani Edycie Jarmoluk. Czy ktoś z państwa miałby pytania w tym temacie? Jeżeli nie ma, przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za dokonaniem zmian w budżecie miasta na rok 2023 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. I tutaj również imiennie pani radna Ewa Antochów. Pan Antonowicz Czesław. Pan Bachanowicz Kamil. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pan Kinial Andrzej. Jestem za. Pan Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Narkiewicz Rafał. Jestem za. Pani Piszczek Anna. Jestem za. Pan radny Rochuń Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlajer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Alina. Jestem za. Tutaj również głosowało 13 radnych. Jednogłośnie została dokonana zmiana w budżecie miasta na rok 2023. W ten sposób wyczerpaliśmy wszystkie nasze uchwały na dzień dzisiejszy i po to one były w trybie nadzwyczajnym zwoływane, bo trzeba było pewne tematy tutaj zakończyć i ta sesja była potrzebna dla pani skarbnik, żeby wyprostować te wszystkie zmiany. Przechodzimy do punktu 5. Wolne wnioski i zapytania. Jeżeli takie są, bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. Ja mam jedną taką sprawę. W dniu 27 marca wpłynęły dwa wnioski do naszego urzędu i do dnia dzisiejszego nie został nadany bieg tym wnioskom, a przypominam, że tutaj obowiązują nas terminy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, także prosiłbym tutaj, żeby tym wnioskom... Dzisiaj skierowałem do Komisji Skarbu Petycji. Dziękuję skierowałem. Bardzo. Dzisiaj skierowałem. Pani Anna Wierzbowska. Alina Wierzbowska. Panie Edwardzie, ja mam pytanie. Nie wiem, na jakim etapie jest remont ulicy Sikorskiego, ale czy jest możliwość, żeby zerwany ten asfalt, tak, może jakoś wykorzystać do utwardzenia drogi za byłym gimnazjum przy garażach. Tam są tak okropne dziury, że samochody nie mogą z garaży wyjechać. Między salą gimnastyczną a 24 Sikorskiego bodajże. Tak, tak, tak. Tak, oczywiście można by to tak zrobić, ale ta uliczka jest przewidziana przy inwestycji inwalidów wojennych do budowy. Więc już w tym miesiącu będę ogłaszał przetarg na budowę tej ulicy łącznie z tą uliczką, z tymi uliczkami powiedzmy za 24 i przed 24 budynkiem. Także te uliczki będą oczywiście remontowane, budowane, a oprócz tego no, ten frez asfaltowy, bo o tym pani mówi, on jest no, trochę niestety, no, ale nie asfaltowy, a smołowy, więc on po prostu śmierdzi, mówiąc w wielkim skrócie. Myślę, że mieszkańcy mieliby za złe to, gdybyśmy tam w pobliżu budynku... No będzie... Tam są straszne, ale zanim ruszę inwestycja... Ale nie ma problemu, ja tam mogę troszeczkę sypnąć, no sami możemy podwieźć przyczepką, oczywiście. Tak, bo tam dobrze. Są naprawdę takie dziury, że no, tam przyjęte. Można przyjechać. Przyjęte, będzie zrobione. Dziękuję bardzo. Do czasu remontu. Zgłasza się
Proszę bardzo, pani Anna Piszczek. Panie Edwardzie, ciągnąc temat ulicy Sikorskiego, prośba mieszkańców budynku mieszkalnego przy Orliku, ten wjazd do tych mieszkań po prostu ze względu na to, że jest parking dla Orlika, tam cały czas no, są dziury, także prośba jest, żeby to też wziąć pod uwagę. O, i tam zwłaszcza, można też użyć tego frezu. Proszę pana Jana, on tam na bieżąco wsypuje gruz, niemniej jednak prośba jest mieszkańców taka, żeby wziąć pod uwagę Dobrze. Tam jakąś naprawę. Dziękuję bardzo. Pan Antochów się zgłasza, bardzo proszę. Ja korzystając, że jest pan Edward, to mam taką sprawę. Widzę, że troszeczkę tam lepią dziury przy przychodni, tak jak kiedyś tutaj żeśmy rozmawiali, także fajnie na razie, a później przy inwestycji już takiej, jak pójdzie, że tak powiem, na mocny, no żeby tam bardziej troszeczkę to popodklejać, bo tam ta droga naprawdę jest straszna, dojazd do tego domu, tak równolegle do Orlika, tak, i do Placu Zabaw, o tym kawałku mówię. Druga rzecz, korzystając właśnie tutaj, pani Ala mówiła, rozmawialiśmy na komisji o tym frezie, który tam będzie. I no, miałam taki pomysł, nie wiem czy dobry i da radę to wykonać, żeby to wykorzystać w miarę możliwości. Tutaj od, nie wiem czy mogę nazwiskami mówić, no ale chodzi mi o tą drogę między działkami, co jest taka, jak na kąpielisko skręcamy i ta droga idzie tutaj do sklepu ABC, taka między działkami, to taka polna, straszna jest droga tam. No kilka osób sugerowało, że tam ludzie chodzą, spacerują, dochodzą do działek i jakby można było tam gdzieś też troszeczkę... Nie wiem, czy pan Edward wie, o czym ja mówię. Kąpielisko w prawo, na lewo... Jak pan na Kozłowskiego jest? Wie pan, gdzie pan Kozłowski mieszka? I do Polnej, od pana Kozłowskiego do Polnej w kierunku, tak? O. To już wiemy, o co chodzi. To byłoby też bardzo fajnie, bo to tam jest naprawdę tragiczna ta droga. Ona jest taka wewnątrz, ale ludzie i na działki tamtędy samochodami jeżdżą, rowerami i fajnie by było, jakby to było utwardzone. Dziękuję bardzo. Zgłasza się pan radny Szlejer, proszę bardzo. Ja mam jeszcze taką prośbę, chodzi mi o tą dziurę przy sklepie budowlanym naprzeciwko Biedronki. Tam było przyłącze robione do myjni. Tam kilka razy zgłaszałem i nic się dalej nie dzieje. I następna sprawa, no są wyrywane te zwalniacze ruchu. Tam koło Biedronki też, jeżeli tam gdzieś to z boku leży, bo nie zauważyłem, bo kiedyś tam leżało. Nie wiem, czy ktoś to powiódł coś, żeby to uzupełnić. Wszystkie zwalniacze są w zasadzie do naprawy. Na bardzo fajne zwalniacze, nie wiem ile to kosztuje, tutaj zamontowali na naszej stacji Moja. Nie wiem, jaki jest koszt, taki skromny bardziej. Jeszcze radny Narkiewicz Rafał się zgłasza, bardzo proszę. Panie Edwardzie, jest pytanie. Dzieci wychodzące ze szkolnej, z budynku, mają w lewo pasy w ulicę Kajki. Jest przejście dla pieszych. I tam dzieci wchodzą w trawnik, bo tam trzeba z 10 metrów chodnika. Bo przechodząc pasami z ulicy Szkolnej na Kajki, tu koło poczty, dzieci wchodzą na trawę, bo pasy prowadzą w drugą stronę drogi, ale tam jest trawa po prostu. I tam z 10 metrów chodnika zakręt przy poczcie. Po stronie poczty? Po stronie poczty, tak, od tej strony, bo dzieci wchodzą na trawnik, wchodzą dzieci po prostu. Po stronie poprzeciwnej, mówię, bo dzieci wchodzą, i tam też rodzice rano chodzą i po prostu przychodzą przez trawę, żeby dojść do pasów, żeby dojść do szkoły. Jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Komorowski, bardzo proszę. Korzystając z okazji remontu ulicy Armii Krajowej, chciałbym tak zapytać, gdzie został wykorzystany frez? Czy on jeszcze jest dostępny, czy już gdzieś został on wykorzystany tutaj z tej ulicy? Bo ja już wcześniej wnioskowałem i prosiłem o utwardzenie trochę tego parkingu koło 32. Tam w sumie tutaj z całej okolicy samochody parkują, z tych wszystkich domów, co są. No i tam cały czas jest błoto. Czy można by było tego frezu trochę wykorzystać z Armii Krajowej, tam żeby to podsypać? Frez jest na targowisku. Myślę, że większość z Państwa widziała. Jest tam dość dużo frezu, nawet dużo powiedziałbym. Ale myślę, że jeżeli na coś takiego, to gdybym wcześniej wiedział, że tam chcą frez. No ja mówiłem wcześniej.
No, jakoś nie pamiętam. Pewnie nie byłem, myślę, że na sesji wtedy. Możemy oczywiście, ale uzgodnić należy z mieszkańcami, żeby potem nie było tak, że miasto niestety, ale musi zbierać ten frez, bo komuś czuć, jeżeli słońce mocniej przygrzeje, że to jakiś czas, szczególnie jakiś czas i w czasach powiedzmy no, upału jakiegoś, to no to niestety, ale jest to wyczuwalny zapach taki smogu. Dobrze, ja podpytam, uzgodnię. I jeżeli tak, to, ale to chciałbym wiedzieć, ale to będzie na przełomie maja i czerwca, jak będzie tutaj frezowana ulica Sikorskiego, bo tak rozmawiałem z wykonawcą, wówczas bez problemu możemy całą wywrotkę zawieść, nie ma to jakichś problemów, kłopotów. No wywrotka to mi się wydaje, że będzie przymało tam. No to możemy dwie parking. I trzy, nie ma sprawy, to nie jest kłopot naprawdę żaden, żeby komuś po prostu utwardzić tym frezem asfaltowym, bo nie ukrywam, on się dobrze trzyma, ale no jeśli jest to asfaltowy powiedzmy, no to tak go nie czuć. Natomiast jeżeli jest to smołowa droga, prawda, to no czuć. No te wszystkie stare drogi to są smołowe. No zazwyczaj. Tu może być troszeczkę, tak patrzyłem na ulicy Krasickiego, na samej końcówce, tak wygląda jakby asfaltowy, nie? Mógł być, ale to mówię, nie ma problemu, ale proszę podpytać. Dobrze, podpytam. Nie ma kłopotu. Dziękuję. Dziękuję. Zgłasza się pan radny Ukianowicz. Jeszcze bardzo proszę, później będzie pan Czesław Antonowicz. Panie Edwardzie, takie pytanie. Chodzi mi o ulicę Armii Krajowej. Ona będzie do końca połączona w stronę Żywkowa, czy, bo tam widzę odcinek jest niefrezowany i nie wiem, czy to zostanie, czy będzie w późniejszym terminie. Już odpowiadam. To jest droga już wojewódzka. Niestety, te odcinki, czyli ten zjazd na Bartoszyce, jak również na Żywkowo wylot, jest drogą wojewódzką, ale mam ustalone w tej chwili, co prawda ustnie, że te dwa odcinki, takie najgorsze właśnie, czyli tam do ulicy Królewieckiej, będą zrobione, będzie to wykonawcą, będzie PRD Litzbark. No jakoś się nie dogadali, że z Trabakiem, ten, który jest głównym wykonawcą na ulicy Armii Krajowej, to się dogadali z PRD Litzbark i będzie to zrobione również. A właśnie kostka kamienna ta tutaj. Czy ona też będzie wybierana? Nie, kostka kamienna nie będzie stamtąd wybierana, ponieważ by to się wiązało z wykonaniem nowej podbudowy. A podbudowy myślę, że każdy wie, jakie są drogie. Więc będzie to położony asfalt, również siatka, asfalt i tak jak mamy na ulicy Przemysłowej, zresztą widzieliście, na czym to polega, to jest trzywarstwowa droga, siatka jest po to, że jeżeli pod spodem podbudowa, prawda, jest niestabilna, a jest powiedzmy ciężki ruch, to wówczas się daje siatkę wzmacniającą. No, więc dlatego jest to trzy warstwy, pierwsza wyrównująca, prawda, druga warstwa podbudowy i trzecia ścieralna. Dziękuję. Pan Czesław Antonowicz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, korzystając akurat z sytuacji, że można zająć głos, jak wiadomo, rozpoczęła się już budowa ulicy Sikorskiego. Tam są też wbite paliki w stronę Bema, tylko tam jest kilka metrów dosłownie. Ja mam nadzieję, panie Edwardzie, panie burmistrzu, że ten odcinek, który był już omówiany do wjazdu na Bema, że będzie jakaś kontynuacja, bo tam on naprawdę jest fatalny już teraz w tym stanie, nie? Jak wygląda. A korzystając z okazji, że tam już będą maszyny, a to odcinek nie jest duży, na pewno to da się chyba to zrobić. Ja króciutko odpowiem. Pracujemy w tej chwili z panem Edwardem nad koncepcją. Myślę, że jakiś tam musi mały projekt albo przynajmniej przedmiary powstać, żeby wycenić tą pracę i będziemy się zwracali do Wysokiej Rady o zgodę na wykonanie tego, tak? Bo to tak naprawdę całe osiedle Bema ma oczekiwanie, że ten odcinek zrobimy. I to absolutnie zrozumiałe. Dziękuję. Pan radny Bachanowicz. Szybciutkie pytanie, kiedy, czy jest planowano uruchomienie tężni nad stawem. Tak. Słuchajcie, zgodnie z planem jest przewidywane na weekend majowy. Po prostu tak, żeby od 1 maja, być może wcześniej się uda uruchomić, ona ruszy. Proszę?
fontanna, no to będziemy to korelowali razem z Bartoszycami, przypuszczam, bo ten sam wykonawca nam ją uruchamia, nie? Dziękuję bardzo. Ruszają nam dwie inwestycje. Inwestycje tutaj właśnie drogowe, ulica Sikorskiego i tutaj ulica Armii Krajowej. Ja bym prosił pana Edwarda, żeby głośno wybrzmiało, jak startujemy, jakie są terminy, kto jest wykonawcą, jak to wygląda, żebyśmy mieli jasną wizję tego wszystkiego. Szanowni Państwo, więc tak jak tutaj było z ulicą Przemysłową, termin wykonania był 30 wrzesień. I już nie mówię o tych pracach, robotach dodatkowych, no bo to wiadomo, że to nie było aż tak poważne, chociaż było ich trochę, a została już zakończona. Natomiast ruszyła inwestycja ulicy Sikorskiego, Krasickiego. Myślę, że większość z Państwa już widziała, że tam oni wchodzą po prostu troszeczkę inaczej jak Strabak. Robią najpierw chodniki, potem frezują, prawda? Najczęściej. Tutaj jest przewidywane, mówię, frezowanie, nie wiemy czy całości, ale na pewno Sikorskiego na przełomie maja-czerwca. Natomiast Armii Krajowej została już sfrezowana i w tej chwili trwają prace już polegające na budowie kanału technologicznego, na budowie prawda, chodników. Jest tam podwykonawca. Podwykonawcą jest pan Żagiel Marek. Tutaj na dzień dzisiejszy wykonawca PRD wykonuje sam roboty osobiście, bez podwykonawców, więc jest termin przewidziany na koniec również września 2023. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ulicę Krasickiego, jest trochę tam kłopotliwa, bo konserwator zażyczył sobie po prostu pobrania, prawda, próbek zrobienia operatu i tak dalej. No nie są to takie, powiedzmy, proste inwestycje, pomimo, że tam też było na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. No ale firmy znane, firmy, nie firmy krzak, prawda, myślę, że mamy tutaj przykładów Słowackiego, Bema, czy tam właśnie Przemysłowej, że jest to no, wykonawca sprawdzony. Również myślę, że Strabak, który robi pierwszą u nas inwestycję, sądzę, że też się sprawdzi. On po prostu bazuje przede wszystkim na podwykonawcach, więc tutaj kto będzie podwykonawcą, oni po prostu tylko kładą samą masę asfaltową, resztę wykonują podwykonawcy. Ale już tam ruszyła, obiecywali, że oni to bardzo szybko zrobią, nie wiem jak to będzie bardzo szybko. Natomiast mówię, tam też te końcówki, o które tutaj pytał pan Łukasz, no to mówię, Zarząd Dróg Wojewódzkich obiecał, że to wykona. Myślę, że pewnie przy okazji robienia tutaj Krasickiego, frezowania Sikorskiego, zostanie sfrezowane na pewno tam i również, no żeby połączyć jakoś to, prawda, kosztowo taniej, no to na pewno się dogadają w taki sposób. No ten chodniczek myślę, że nie będą przekładali, to jest, wiecie, to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, oni tak trochę inaczej podchodzą jak my, nawet oczywiście, tak jest, ja też tak uważam. Tutaj mamy zaprojektowaną ścieżkę pieszo-rowerową, prawda, w tej ulicy Armii Krajowej, od strony powiedzmy tam dawnej mleczarni, starej mleczarni, zlewni i tak dalej. No sądzę, że będzie to droga no, naprawdę dobra do użytkowania, natomiast no, jest tam, wiadomo, przewężenia takie na wysokości budynku numer 9 Armii Krajowej. No tam jest bardzo duże przewężenie i tutaj no, nie wejdzie niestety już chodnik taki dwumetrowy, nie zmieści się, mimo likwidacji po drugiej stronie chodnika całkowicie, no większych tam nie ma szans na wykonanie. No droga jak droga musi być, prawda? Ale chodnik no, trzeba troszeczkę będzie tam zawęzić, ale będzie i tak, wydaje mi się, trochę lepiej, będzie szerzej, jak było przy likwidacji z drugiej strony. Po prostu pas drogowy nie pozwala nam po prostu tutaj dalej wejść, a to, zresztą to są budynki, więc budynku się nie przesunie. Dziękuję bardzo za informację, jest to bardzo ważne. Tutaj kolejne nasze ulice, naszego miasta są robione, z czego się bardzo cieszymy.
Pan radny Komorowski się zgłasza jeszcze. Nie, mam jeszcze pytanie, czy na koniec inwestycji te lampy zostaną wymienione, tak jak tutaj dopytywałem wcześniej pana Edwarda, czy będą dalej te stare? Jeśli chodzi o oświetlenie miasta, nie mamy w żadnej inwestycji zaprojektowane wymiany oświetlenia. Natomiast to, co rozmawialiśmy wcześniej, jeżeli państwo wpiszecie tą inwestycję polegającą na wymianie lamp, bo jej nie ma na dzień dzisiejszy w inwestycjach, jeżeli znajdą się jakieś tam pieniążki na wymianę, to nie ma żadnego problemu, żeby takiej wymiany dokonać, szczególnie przy tych właśnie nowych inwestycjach, to jest prawda. Przy tych, no ale myślę, że do końca roku jeszcze jest, albo do końca może do zakończenia robót jest dosyć daleko, więc być może tutaj pani skarbnik coś wymyśli, żeby wpisać jakąś inwestycję, powiedzmy na jakieś 40-50 tysięcy, żeby, bo mówię, przemysłowa nie wymaga wymiany, tam jest oświetlenie w miarę nowe, natomiast no wiadomo, że same, prawda, lampy no, są bardziej, bo mają chyba w granicach, tak się zastanawiam, 110 wat chyba, prawda, ale możemy zawsze wstawić powiedzmy 60 wat, no, zmniejszyć o połowę, albo 120 może mają, więc też by tam nie zaszkodziło, ale to nie jest takie pilne. Mamy tutaj dużo więcej jeszcze oświetlenia, lamp o mocy powiedzmy od 150 do 250 W, prawda? I te lampy by wymagały na pewno wymiany, i właśnie tam przy ulicy Armii Krajowej takie są, wiem o tym. I jeszcze mam takie pytanko, jakby był zamawiany dźwig do wymiany tych żarówek, bo tam teraz stoi ten, że tak powiem, zapora i zakaz wjazdu tutaj na tym bruku i tutaj akurat pod tą zaporą, pod tym wjazdem ta lampa nie świeci. No i tak powiem, jest mało widoczny ten, żeby tam nie doszło do jakiejś kolizji z tym znakiem, co stoi. Jakby było zamawiany dźwig, żeby wymienić tą żarówkę, co tam jest przepalona, to bym... To jest naprzeciwko trzynastki? Tak. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz się zgłasza, później jeszcze pan radny. Bardzo dobra okazja. Tak. Tak powiem, lista życzeń będzie długa, ale tak, ja jak zawsze chcę uporządkować. Rozmawiamy o drogach. Ja chcę przypomnieć, że w sumie kwota inwestycji drogowych, którą robimy w tej kadencji, a dobrze jest rozpatrywać sobie budżet miasta nie tylko rok do roku, ale w ogóle globalnie, to ja wam przypominam, to jest 24 miliony złotych. To są straszliwe pieniądze. Taka suma pieniędzy w ciągu jednej kadencji, no nie wiem, czy przepłynęła nam przez samorząd. No jest dłuższa kadencja, więc się rozkłada. Wkład własny nasz te 24 miliony inwestycji, to są 4 miliony złotych z naszego budżetu i my je na dzisiejszy dzień mamy mniej więcej znalezione. Ja tu zaznaczam, że jesteśmy po komunikacji z ministerstwem za pośrednictwem pana starosty z prośbą, żeby jeszcze zwiększyć inwestycje drogi na Sikorskiego. Pod takie pismo z naszej strony, znaczy właśnie ze strony pana starosty, dzięki jego uprzejmości trafiło do ministerstwa. Myśmy swoimi kanałami przekazali je też przynajmniej przez dwóch bardzo ważnych posłów. Być może tu się jakieś środki odblokują, ale na dzień dzisiejszy też trzeba jakby studzić oczekiwania, bo najpierw zróbmy te inwestycje i zobaczmy jakby jak zapniemy, jak daleko będziemy mogli planować po tych drogach, bo w tej chwili mamy jedną naszą inwestycję skończoną. W trakcie macie Armię Krajową, za której my płacimy. Tu wkład własny jest to prawda bardzo malutki, ale jest. I pamiętajcie, że nie istnieje budowa, nie istnieje inwestycja, gdzie nie ma robót dodatkowych. To jest, no raz nam się chyba zdarzyło, albo jakoś tam się jedno się zdjęło, druga się, ja nie pamiętam, nie, były. Pewnie, że były, tylko jakieś drobiazgi. No. Nie ma, no to słuchajcie, no kładziecie chodnik pod chałupą, to wam wyjdzie, że coś trzeba jeszcze zrobić. Przepraszam, że ja tak tonuję, ale to naprawdę rzuciliśmy się na ogromne inwestycje, mając naprawdę bardzo niewiele środków. Myślę, że one wyjdą, ale tak, żeby podsumować. Armii Krajowej się robi. W tej chwili rozpoczęła się inwestycja Sikorskiego, Krasickiego, płatności w tym roku już pójdą jakieś, z naszej strony też. Do tego mamy dwa ogromne przetargi już ogłoszone
na ulicę wokół ratusza, tak? Ten drugi pas cały. W tym roku płatności raczej dużych nie będzie, ale coś tam się może pojawić w budżecie. Dlatego pani Edyta jeszcze w ramach tych inwestycji dokonuje przesunięć, tak? Ale przyjdzie moment, sprawdzam i trzeba będzie za to zapłacić. My te inwestycje zaczniemy. No i jeszcze do tego ulica Inwalidów i to co pytała pani radna. Też za chwilę ogłosimy przetarg i naprawdę tych przedsięwzięć będzie bardzo dużo. Jesteśmy w trakcie budowy ośrodka kultury, który powinien już powoli zmierzać do końca, ale tam też nie wiem, czy na ośrodku kultury jakieś roboty dodatkowe nie wyjdą nam. To już jakby będziemy w trakcie, tak? Bo niby tych prac na ośrodku kultury nie zostało dużo, ale jakieś jeszcze są. Więc ja wam powiem tak, jak jeszcze dołożycie do tego ośrodek kultury, nam się robi ponad 30 milionów inwestycji, które mielą się przez budżet w przeciągu praktycznie 2 lat. To jest równowartość rocznego budżetu miasta. To jest naprawdę ogromna skala, tak? Dla Górowa to jest ogromna skala i też ogromny wysiłek logistyczny i finansowy. Więc będziemy starali się robić jeszcze dodatkowych prac jak najwięcej, ale najpierw musimy skupić się na tych najistotniejszych, nie? Znaczy tak, żeby krótko powiedzieć, no jak zawsze obiecuję wam krew, pot i łzy, ale potem będzie fajnie. Ja tylko 2 słowa, bo pan burmistrz tak nas tutaj stopuje, ale ja mam nadzieję, że pamiętamy o tym kawałeczku tutaj Sikorskiego, ja się przypominam, tak, żeby to czasem nam nie zostało, nie umknęło gdzieś tam. Przy aptece, tak, dokładnie. Ja wiem, ale jak zawsze cały mój wykład krew w piach, no. Nie, no, ja wiem, że to jest w planach, ale przypominam. Dziękuję. Jeszcze pan radny Rokun, bardzo proszę. Ja wrócę do ulicy Krasickiego, tam sygnalizowałem, że ona jest słabo odwodniona, tam dobrze było jeszcze coś dołożyć, jakiś studzienek na odpływ wody. Tam mieszkańcy chcą dbać o elewację, ale niestety cały czas mają zachlapane. Dziękuję. Odpowiem tak. Tam są przewidziane studnie do odwodnienia, wymiana tych studni do odwodnienia. Natomiast no, problem jest odprowadzenia tych wód. Nie ma gdzie odprowadzić. Tam by trzeba było co najmniej 300 jakiś kolektor położyć, ale wiąże się to również z tym, że trzeba by było przejść przez powiedzmy posesje prywatne ludzi, tak? Potem przejść gdzieś do kąpieliska, tak? Powiedzmy zrobić to zgodnie z sztuką budowlaną, to trzeba byłoby uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie, a to się wiąże zaraz z separatorami i innymi rzeczami, więc to jest no trochę, powiedzmy, będzie to naprawa, być może to odwodnienie, które jest w ulicy Nadbrzeżnej, może da rady, powiedzmy, odwodnić tą ulicę, odprowadzić te wody z tej ulicy. Natomiast studnie oczywiście są przewidziane z tego, co widziałem w projekcie, bo to projekt wykonuje, znaczy to jest tak naprawdę w koncepcji, a projekt, bo to jest też na zasadzie PFU, czyli Programu Funkcjonalno-Użytkowego, tak jak robimy tutaj na ulicy właśnie Okrężnej Obrońców Ciasnej Rypeckiego, to tam również na takiej zasadzie ten przetarg wygrała firma, która jest jeszcze w fazie projektowania. Bo to, co powiedziałem, no problem jest tutaj z ulicą Krasickiego, gdzie niestety konserwator no, zażyczył sobie odkrywek, prawda, i zrobienia operatu, bo być może trzeba będzie kocie łby zostawić. Zna lepiej ten, no byliśmy razem z panią konserwator, no która macie, wiecie, ma no takie tutaj na ulicy też Obrońców, powiedzmy, czy Rypeckiego, też nie wiadomo, co jeszcze będzie. Bo to, co powiedziałem, to jest na zasadzie, potocznie mówiąc, zaprojektuj i wybuduj, bo my udostępniamy tylko projekt funkcjonalno-użytkowy i koncepcję i warunki, prawda, dla wykonawcy robót, a wykonawca robót i przedmiary, tak? Wykonawca robót no, wycenia to, powiedzmy, ale wiadomo, tam, gdzie jest to jakaś strefa zabytkowa, są kłopoty. Naprawdę są kłopoty. My tutaj sobie wymarzyliśmy tak troszeczkę, żeby było ładnie połączenie tutaj ze Starym Miastem i tylko troszeczkę asfaltu. No,
Nie wiemy, czy pozwoli konserwator. No. Także tak to wygląda sytuacja. Mamy te w tej chwili ogłoszony już czwarty raz, prawda, przetarg na te ulice. Znaczy, tak naprawdę to mamy tutaj no, jakby uzupełnienia trochę dokumentów i dlatego tak się troszeczkę ciągnie jeszcze. To będzie bardzo trudna. To będzie bardzo trudna inwestycja, jeżeli mówimy o ulicy Rypackiego, Okrężnej i tak dalej, z kilku względów, bo tam będzie przebudowa tak naprawdę zarówno sieci gazowej, elektrycznej, wszystkich instalacji podziemnych, wodociągowej, dokładnie kanalizacyjnej, więc generalnie myśmy przewidzieli na ten cel około 10 milionów złotych, tak w sumie? W sumie około 10 milionów złotych i jak się konserwator nie rozszaleje, to raczej starczy. Natomiast faktycznie rozmawialiśmy z panią konserwator, bo była w Górowie przy innej okazji i jakoś tak się zafiksowała na bruk, ale kocie łby. Ja ostatnio miałem przyjemność chodzenia po kocich łbach, nie da się, więc będziemy rozmawiać z konserwatorem, żeby to jakoś inaczej nawiązać do historycznej tkanki miasta, a nie w ten sposób. Zresztą to będzie wynikało z badań archeologicznych. No chyba będzie najtrudniejsza inwestycja drogowa w mieście, no bo to, jak zawsze stare miasta są ciężkie i trudne. A jeszcze wspomnę, że poprzednio mówiąc o 30 milionach kłamałem, ponieważ w sumie to jest ponad 33 miliony, bo przecież jeszcze zrobiliśmy ogromny remont w szkole podstawowej w tej kadencji. Także to jest, czyli wydaliśmy więcej niż roczny budżet miasta na inwestycje. To tak jakby Olsztyn wydał 2 miliardy na inwestycje. To jest niespotykane. To dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzisiejsza sesja przewidywała tylko dwie uchwały i te dwie uchwały zostały podjęte, ale też zdominowała też sprawy różne i bieżące, wiosna rusza, remonty i dużo się w naszym mieście dzieje. Dlatego też tutaj trzeba było porozmawiać i informacje pewne zdobyć. W związku z tym, że wyczerpaliśmy na dzień dzisiejszy wszystkie zagadnienia, zamykam 53. sesję Rady Miasta. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.